Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy pierwszą rozmowę polityczną w programie Polska na Dzień Dobry, a Państwa i moim pierwszym gościem jest wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, pani Anna Gębicka. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. Po ogłoszeniu przez pana prezydenta podpisu nad ustawą powołującą komisję do spraw badania rosyjskich wpływów, temperatura w polskiej polityce jaka jest w pani ocenie? Myślę, że temperatura jest bardzo wysoka, bo widać, że opozycja zareagowała, no trzeba powiedzieć wprost, bardzo agresywnie na podpisanie tej ustawy. Myślę, że w ogóle pan prezydent Duda przyjął takie salomonowe wyjście, bo z jednej strony to jest oczywiście podpisanie, czyli komisja może już działać, może funkcjonować, a myślę, że to jest sprawa bardzo ważna właśnie dla polskiej demokracji, żebyśmy jak najszybciej zaczęli sprawdzać tą kwestię dotyczącą rosyjskich wpływów, bo niestety no, mamy przypadki takie, że te decyzje, które zapadały, zwłaszcza za rządów PO-PSL, no, powiedzmy sobie szczerze, były bardzo wątpliwe, jeżeli chodzi o... I postawmy tu przecinek. Pani minister, bardzo proszę, posłuchajmy w takim razie na początku naszego spotkania komentarza pana prezydenta Andrzeja Dudy do swojej decyzji. Sądy, proszę państwa, rozpatrują sprawy czasem jawnie, czasem na posiedzeniach zamkniętych, bywa różnie. Natomiast w sprawach politycznych najważniejsze jest to, aby wyświetlono i pokazano pewne mechanizmy społeczeństwu. Są osoby, które podnoszą wątpliwości konstytucyjne. Korzystam z tych możliwości, które stwarza prezydentowi polska konstytucja i oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie jej w życie, jednocześnie skieruję ją także w tak zwanym trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby do tych kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się również Trybunał Konstytucyjny. W moim przekonaniu taka komisja, tego typu ciało powinno też powstać na poziomie europejskim po to, by zostały zbadane rosyjskie wpływy także i w instytucjach europejskich. Z punktu widzenia naszych interesów, interesów naszej części Europy, kwestia ta jest niezwykle ważna, bo na przykład dotyczy kwestii budowy gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. One wszystkie wymagały akceptacji na poziomie europejskim. No właśnie, pan prezydent po swojej decyzji, po ogłoszeniu tej decyzji odpowiada na szereg pytań i tłumaczy się w zasadzie też dziennikarzom, ale też na spotkaniach z wyborcami, dlaczego podpisał tę ustawę. Musi się tłumaczyć czy nie? Myślę, że pan prezydent bardziej wyjaśnia podstawy swojej decyzji, bo faktycznie te ataki ze strony opozycji są bardzo agresywne i tutaj oczywiście opozycja rości sobie prawo do tego, żeby oceniać konstytucyjność. To już zresztą nie pierwszy raz, kiedy opozycja stawia się w roli takiego arbitra. Przypomnijmy, że w Polsce to tylko Trybunał Konstytucyjny jest uprawniony do tego, żeby oceniać konstytucyjność określonych aktów prawnych. Druga sprawa i myślę, że to jest bardzo ważne, o czym powiedział pan prezydent, czyli ten pomysł powołania takiej komisji czy jakiegoś tworu, który na poziomie europejskim także będzie wyjaśniał kwestie tych wpływów rosyjskich, bo widzimy na przykładzie także już innych sytuacji, że niestety wiele instytucji unijnych jest po prostu skorumpowanych. Tak. Mamy ten skandal korupcyjny Pani w parlamencie. Minister, oczywiście, to my do parlamentu za chwilę przejdziemy, ale zaczęliśmy tutaj od samego pana prezydenta, dlatego że dzisiaj niektóre gazety dopatrują się jakiegoś drugiego dna w tej decyzji pana prezydenta i w Gazecie Wyborczej dzisiaj czytamy, w przeszłości zdarzało się, że Duda wetował ustawy wbrew woli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Relacje między tymi dwoma politykami są nadal złe. Kaczyński lekceważy Dudę, Duda czuje się poniżony i chce pokazać swoją podmiotowość. Poza tym prezydent liczy na to, że po zakończeniu kadencji prezydenckiej będzie mógł dostać jakieś prestiżowe stanowisko, na przykład w ONZ. Uważał też, że wobec wojny w Ukrainie nie wolno wchodzić w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Jak pani skomentuje takie tezy stawiane dzisiaj przez Gazetę Wyborczą?
Myślę, że akurat Gazeta Wyborcza nie jest tym medium, które miałoby jakąś dogłębną wiedzę, czy to na temat relacji, czy to na temat tego, jakie były motywacje. Zresztą motywacje pana prezydenta on sam wyjaśnił i w swoim wystąpieniu, i później w kolejnych wystąpieniach w czasie spotkań z Polakami. I myślę, że to mówi samo za siebie. Naprawdę tutaj nie trzeba się doszukiwać jakichś teorii spiskowych, szukać jakiegoś drugiego dna. Oczywiście wiemy, że takie media jak Gazeta Wyborcza się w tym specjalizują. Do każdej decyzji próbują dopisać jakąś swoją interpretację, ale naprawdę to nie jest. Są też dziennikarze, którzy nawołują do tego, aby wyjść na ulicę w związku z podpisem pana prezydenta. Tak, widziałam te apele. Ja powiem tak, oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że w takiej sytuacji warto protestować, to jest to jego decyzja. Natomiast dla mnie jest to niezrozumiałe, żeby protestować przeciwko komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy w Polsce. No, powiem szczerze, to stawia osoby, które nawołują do czegoś takiego, no, w takiej dosyć chyba niekomfortowej sytuacji. Pani minister, a propos spotkań na ulicach, to za chwilę jeszcze przejdziemy do 4 czerwca, bo tam też wokół tego dnia dużo się dzieje po stronie opozycji. Kilka takich chyba podstawowych zarzutów co do tej komisji to, uwaga, dlaczego nie została powołana przez ostatnie 8 lat? Przede wszystkim my to, co podkreślamy, w momencie wybuchu wojny na Ukrainie bardzo mocno nasiliła się dyskusja na temat tego właśnie, jak wyglądają te wpływy rosyjskie w wielu państwach Unii Europejskiej. I to trzeba podkreślić, bo chociażby Niemcy mają gigantyczny problem z tym, że nagle okazuje się, że w wielu ich instytucjach pracowali po prostu rosyjscy agenci, czy też osoby współpracujące z rosyjskimi służbami. Natomiast to, co my robimy od 8 lat, to jest odwracanie tej polityki resetu w stosunkach z Rosją, którą prowadziła Platforma Obywatelska. Przypomnę, takie inwestycje chociażby jak Baltic Pipe, jak przekop Mierzei Wiślanej, inwestycje, które są solą wokół Rosji, są realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że warto się przyjrzeć i w tym kontekście też prześledzić różne wypowiedzi osób, które bardzo mocno protestowały przeciwko tym inwestycjom. Okej. Pani minister, ale a propos powołania i czasu, to mamy czas szczególny i o tym dzisiaj też mówi opozycja, że mamy czas szczególny dlatego, że weszliśmy już w kampanię wyborczą. Jesteśmy kilka miesięcy przed wyborami i ta komisja będzie też transmitowana w mediach, na antenie Telewizji Republika najprawdopodobniej również. Ta komisja będzie opiniotwórcza. Co może mieć wpływ na wybory? Ja powiem tak, my chcieliśmy tą ustawę uchwalić już kilka miesięcy temu, już we wcześniejszym okresie. Opozycja robiła wszystko, żeby tą komisję zablokować. Ale Donald Tusk sam mówił o powołaniu tej komisji jeszcze kilka miesięcy temu. Dokładnie tak. Ja pamiętam te głosy opozycji nawołujące do tego, że trzeba jak najszybciej taką komisję powołać, że ona się musi pojawić. No i cóż, później kiedy się okazało, że odpowiedzieliśmy, można powiedzieć, na ten apel Donalda Tuska, żeby tą komisję powołać, nagle opozycja obraża się i mówi, nie, my wtedy jednak mówił, komisji nie chcemy. Wtedy zadawał pytanie, dlaczego PiS jeszcze tej komisji nie powołał, jeśli się niczego nie boi, to ją powoła. No to powołał. Dlatego powołaliśmy, bo my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Natomiast widać, w kim ta komisja budzi największe obawy. Przypomnę, ta polityka Platformy i PSL-u w stosunku do Rosji naprawdę była skandaliczna. Okej, pani minister, tylko że tutaj ja cały czas odwołuję się do opozycji, dlatego że nie ma dzisiaj z nami przedstawiciela opozycji. Będzie w następnej części naszego programu. A to jest bardzo ciekawe. Dzisiaj politycy opozycji mówią, że głównym bohaterem tej komisji badającej te rosyjskie wpływy będzie Donald Tusk, że to jego PiS dzisiaj chce zniszczyć. Ja powiem tak, to trochę przykre, myślę, dla Donalda Tuska, że partie opozycyjne, których rzekomo jest liderem, oceniają, że to on jest osobą zagrożoną w przypadku badania wpływów rosyjskich. Aha, tak to pani odczytuje. Myślę, że to dużo mówi o tym, że oni sami wiedzą, jaka była polityka PO-PSL, wiedzą o tym, że była to polityka, w której próbowano
próbowano ocieplać te relacje z Rosją kosztem właśnie interesów Polski, bo to trzeba podkreślić. Rozumiem. Tylko, że też w tych rozmowach i w tych negatywnych ocenach jest coś takiego jak stwierdzenie, że przecież w rządzie Donalda Tuska był również premier Mateusz Morawiecki i co wtedy? PiS się tego boi? Obawia się tego czy nie? Przede wszystkim pan premier Morawiecki nie był nigdy w rządzie Donalda Tuska i to jest absolutna nieprawda. Widzę, że już opozycja całkowicie próbuje jakieś wymyślać takie bajki z mchu i paproci. I jeżeli chodzi o pana premiera Morawieckiego czy jakiegokolwiek członka rządu Prawa i Sprawiedliwości, to nikt z nich nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sytuacji. Przypomnę, to my rozpoczęliśmy politykę dywersyfikacji, uniezależnienia się energetycznego od Rosji, bo niestety Platforma i PSL, przypomnijmy chociażby tą skandaliczną umowę z Gazpromem, podpisywaną, temat ten prowadził pan Waldemar Pawlak, do tego stopnia ta umowa była skandaliczna, że nawet Komisja Europejska się wypowiedziała, że w takim kształcie ta umowa nie może zostać podpisana. I wrócę do jeszcze wypowiedzi sprzed kilku tygodni. Niech spróbują mnie tylko ruszyć. To zobaczą. To była groźba, prośba Waldemara Pawlaka odnośnie tej komisji. No ja bardzo chętnie zobaczę to, co, że tak powiem, opinia publiczna ma zobaczyć zdaniem pana Waldemara Pawlaka, czy zdaniem pana Donalda Tuska, który też przecież grozi bardzo mocno, że pożałują tego. Więc ja szczerze mówiąc tak, bardzo chętnie zobaczę ich reakcję, bo czyny mówią same za siebie. Oni mogą próbować zakłamywać rzeczywistość. A będą w pani ocenie się stawiali na te wyzwania? Trudno mi powiedzieć, jaką tutaj przyjmie taktykę opozycja. Na pewno takie unikanie stawienia się na wyzwania, jednak to będą budzi kary duże w wątpliwości. To oczywiście, będą kary w natomiast myślę, że pan akurat przy dużo zarabia, takich chyba zarobkach pana Donalda Tuska to nie będzie problemem. Jasne. Natomiast budzi to bardzo poważne wątpliwości co pani do minister, uczciwości. Pani minister, dzisiaj największym strachem opozycji, patrząc na te opinie, które się pojawiają, zdaje się, jest ta decyzyjność tej komisji, która może mieć wpływ na dalszą politykę samego Donalda Tuska i obecność Donalda Tuska w polskiej polityce. Może powiedzmy, komisja ta może wydawać decyzje, to nie będą wyroki, to będą decyzje administracyjne. No dobrze. Tylko słyszymy, że decyzja to znaczy zakaz pełnienia funkcji przez kilka najbliższych lat. Że taki zakaz, broń Boże, nie może spotkać Donalda Tuska. Ale chyba ważne jest, żeby tu powiedzieć, że od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie. I w dniu złożenia tego odwołania nie będzie ona miała mocy prawnej, tak? Jak najbardziej. I to jest właśnie kolejne przekłamanie, które opozycja przedstawia, twierdząc, że komisja będzie wydawać wyroki. Tak jak pani redaktor powiedziała, żadne wyroki. Po pierwsze, będą to decyzje administracyjne, od decyzji, których przysługuje zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, później oczywiście do kolejnej instancji. Dwie instancje, dokładnie, tak jak w polskim systemie sądowym jest to i tak jak w Konstytucji jest to zapisane, więc nie ma tutaj takiego ryzyka, że komisja wyda jakiś wyrok na Donalda Tuska. Więc kolejne przekłamanie, ale to pokazuje tylko panikę opozycji, która absolutnie nie jest w stanie się pogodzić z tym, że ktoś będzie teraz sprawdzał właśnie tą kwestię wpływów rosyjskich. Opinia publiczna oczywiście przygląda się tej dyskusji na temat tej komisji. Są politycy, którzy twierdzą, że nie powinna być ta komisja transmitowana w mediach. Powinna czy nie? Bo to na pewno będzie coś mocnego, nie ma co ukrywać. Ja uważam, że powinna, podobnie tak jak pokazywaliśmy chociażby wiele dokumentów dotyczących i świadczących o tym, że rząd PO-PSL dążył do tego, żeby wchodzić w bardzo ścisłe relacje gospodarcze z Rosją. To chociażby te dokumenty, które publikowało Ministerstwo Rozwoju, pokazujące właśnie kwestie i pomysły na sprzedaż spółek energetycznych Rosjanom i tego typu działania. Myślę, że opinia publiczna powinna wiedzieć, kto realnie stoi za tym, że ta sytuacja energetyczna Polski była taka, dobrze, jaka była, to bo niestety z dywersyfikacją był problem. Dzisiaj dużo pytań, dlatego że ten temat jest bardzo szeroki, więc trochę tak gonimy.
Czego się może obawiać Waldemar Pawlak, człowiek, który którego kiedyś nazywano jako ten lider rolnictwa w polityce, osoba, która no, miała wpływ na polskie rolnictwo. Państwo macie na pewno szereg też dokumentów u siebie w resorcie. Myślę, że w przypadku kwestii rolnictwa to bardzo ciekawą kwestią pozostaje chociażby wyprzedaż polskiej ziemi, wyprzedaż tej ziemi, która znajdowała się w zasobie rolnym Skarbu Państwa, bo rząd PO-PSL na masową skalę wyprzedawał tą ziemię z zasobu. My to ukróciliśmy. Widać to zresztą po liczbach, bo liczby nie kłamią. Opozycja swego czasu próbowała taką narrację przedstawić, że rzekomo my wyprzedajemy tą ziemię z zasobu Skarbu Państwa. No i bardzo szybko zamilkli, kiedy pokazaliśmy liczby, jak to wyglądało za ich czasów, jak to wygląda za naszych czasów. Mhm. Ale myślę, że tutaj przede wszystkim te kwestie, które wymagają zbadania, to jest kwwestia podpisania tej niesławnej umowy z Gazpromem, bo to była umowa uzależniająca Polskę od gazu rosyjskiego. Umowa na bardzo niekorzystnych warunkach. Tak jak powiedziałam, nawet Komisja Europejska ją zakwestionowała, więc myślę, że to przede wszystkim będzie takim przedmiotem badania i myślę, że tego głównie obawia się Waldemar Pawlak. Pani minister, no dobrze, ale też warto wrócić do wypowiedzi osoby, która dzisiaj chce się przedstawiać jako też obrońca rolników w Polsce, czyli pan Kołodziejczak, który mówił o tym, że trzeba wrócić do relacji gospodarczo-rolniczych z Rosją, takich jakie one były. Czyli jakie one były za czasów Waldemara Pawlaka? Przede wszystkim warto przypomnieć tą wypowiedź pana Kołodziejczaka, w której pada ten zarzut, że pokłóciliście nas z Rosją. Kiedy on bardzo mocno atakuje za to, że właśnie te relacje z Rosją są dużo gorsze niż za czasów rządów PO-PSL. I powiem szczerze, ja się dziwię, że pan Kołodziejczak nie skorzystał z okazji do tego, żeby milczeć, żeby się nie wypowiadać w tej kwestii komisji, bo wrzucił takiego zaskakującego dosyć tweeta, w którym bardzo mocno atakuje. No można powiedzieć trochę na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwą. Pani minister, ta komisja i ta decyzja pana prezydenta trochę dzisiaj politolodzy oceniają tak. Zjednoczyła opozycję. PiS się tego boi, bo marsz 4 czerwca, a to już niedługo. Powiem tak, opozycja wielokrotnie już się jednoczyła. Zazwyczaj to się kończyło kłótniami. W tę zgodę. Ja patrzę na dotychczasowe próby zjednoczenia opozycji, bo pamiętam taką konferencję zjednoczeniową. Pamiętam tą konferencję zjednoczeniową, podczas której opozycja się pokłóciła odnośnie wspólnej listy, pokłóciła się odnośnie nawet odnośnie swojego stanowiska co do pewnych kwestii międzynarodowych. Mhm. Więc powiem szczerze, ja sobie nie wyobrażam też takiej sytuacji, w której opozycja miałaby tworzyć jakiś wspólny rząd, bo przecież to są partie zupełnie różne, zupełnie skrajne i myślę, że też wybory do Europarlamentu pokazały to, że jednak te inicjatywy zjednoczeniowe jednak opozycji na dobre nie wychodzą. Ale pani minister, bardzo dobrze wiemy, że w polityce to bywa różnie z tymi emocjami. W Zjednoczonej Prawicy również są różne relacje, różne związki, różne emocje. I sam prezes Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj w Gazecie Polskiej w tygodniku o tych tarciach w Zjednoczonej Prawicy. To przede wszystkim przedwyborcze przymierzanie się do listy. Tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie o napięcia w obozie władzy w opublikowanym dzisiejszym wywiadzie. Zaznaczył, że występuje też konkurencja osobista, co jego zdaniem nie jest dobrym zjawiskiem. Ego? Ja powiem tak. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest obozem szerokim. Wszystkie partie, siły polityczne, które reprezentują szeroko rozumianą prawicę, mogą znaleźć swoje miejsce i myślę, że to jest dobre. I te tarcia, taka dyskusja, ale trzeba pohamować, która to się polityczne ego wywiązuje, na pewno nie może być takiej sytuacji, gdzie pojawiają się jakieś takie przepychanki. Natomiast dyskusja jest rzeczą normalną i myślę, że w dyskusji rodzi się dużo pomysłów. A z Zbigniew Ziobro dyskutuje? Czy
No właśnie. Ja myślę, że miejscem dyskusji przede wszystkim powinny być spotkania, czy to na forum rządowym, czy to nawet na forum partyjnym, czy międzypartyjnym. To powinny być konwencje programowe, tak jak ostatni programowy UL, który się odbył. I to jest miejsce, żeby dyskutować merytorycznie. Natomiast my mamy jedną podstawową cechę, która nas odróżnia od opozycji, bo oni nie mają nawet wspólnego fundamentu. My natomiast mamy wspólny fundament w postaci patriotyzmu, w postaci polskiej racji stanu i to jest, myślę, dobrze, zasadnicza Pani minister, różnica. Moje ostatnie pytanie. Odzyskaliście poparcie rolników, czy jego w ogóle nie straciliście po ostatnich miesiącach i tych spotkaniach i trudnej sytuacji ze zbożem ukraińskim? Pracujemy na to, żeby to poparcie odzyskać. Przede wszystkim jest do poprawy? Myślę, że zawsze jest pole do poprawy, bo sytuacja międzynarodowa, która ostatnio miała miejsce, sytuacja ze zbożem, no bardzo mocno wpłynęła na sytuację ekonomiczną rolników. My uruchomiliśmy programy pomocowe, dopłaty do zboża, dopłaty do nawozów, ale też rozwiązania systemowe, czyli uproszczenia budowlane, Polska wsparcie na zakup może pomóc filosów. Wygrać PiS-owi wybory? My do tego tak nie podchodzimy. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy już od lat głosem polskiej wsi, bo to my zatroszczyliśmy się stawiamy. O interesy rolników. Bardzo dziękuję. Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, była Państwa i moim gościem, a już za chwilę potrójne espresso.